W dolnym lewym rogu Mikołaj Lazaro-Gonowski z X-Comago. No i w górnym prawym rogu Ricardo Romiti, czyli Reynor z teamu Kaizi Gaming, obecnie jest Włoch, chociaż niedawno jeszcze był oczywiście w drużynie Clash. No i cóż, zobaczmy, jak będzie prezentować się właśnie owy początek. Jak widzimy, Elazer szybko się przełącza między miejscami. Wchodzimy od razu na drugą mapę tego starcia. Pierwsza trwała ponad 18 minut, z tego co widziałem. Także była dość zacięta, dość niełatwa dla Elazera. No i niestety nie poszło, chociaż no, na pewno mecz był co najmniej właśnie taki no niełatwy dla żadnego z zawodników. No też może to jest nawet trochę pozytywne, że tak dużo, tak długo może z nim Elazer wojować. Dobra, jeszcze momencik. Będzie ten podgląd Elazera, muszę jedną rzecz jeszcze ogarnąć. No ale to też wymaga... To wymaga czasu, chwila. Jak wiemy, Reynor jako jeden z faworytów w ogóle w tych kwalifikacjach. No w poprzednich o dziwo się nie dostał, o dziwo się nie przebił przez drabinkę, bo go zatrzymał Milky Cow. A potem Reynor przegrał ze Skillowsem, więc to w ogóle był jakiś dziwny dzień. A Reynor może też miał jakiś taki przypływ trochę kreatywności za dużym. O i dobra, już wszystko działa jak powinno. A także tutaj macie pierwszą perspektywę Elazera przez pierwsze 2 minuty. Możemy też chwilę popatrzeć na perspektywę Reynora. Obaj pokażą nam, jak to ZvZ wygląda w Europie na tym poziomie. No i na dużej mapie, na Glittering Ashes. Czytałem o tobie, że map hakujesz na liście Reddita. No pewnie, że map hakuję od wielu lat. Tylko mnie nie złapali, no. Proste. Pewnie dowodów jest cała masa. Bailing test. Wszyscy teraz hakują. No tak, patrząc na to, co robią zawodnicy, no to Reynor za chwilę zrobi bardzo mocny atak na jedynie 22 dronach, co oznacza, że lingów będzie tutaj no naprawdę sporo. Mikołaj dorobił kolejne zerglingi, więc powinien za chwilę zrobić też defensywne bane'y, no ale właśnie za chwilę, a Reynor już może je tutaj morfować, co zresztą czyni. No i to nie będzie taka łatwa sprawa, wygrać już drugą mapę od samego początku, jak presja nadejdzie. No ale właśnie, to jest tylko presja, bo Reynor już robi kolejne drony, czyli... Tu zaszkodzi, tam zaszkodzi, robi też kolejne 2 bane'y, trochę w kierunku drugiej bazy Elazera. To jest niełatwa do obrony kombinacja. No i boję się, że właśnie gdzieś się może Polak zagapić, oby się tak jednak nie stało. Królowe już zabezpieczają powolutku trzecią bazę. Ona nie jest gotowa, więc nie ma biomas, nie można tutaj mówić o żadnej transfuzji, ale i tak nie ma na nią energii. No i w sumie, niestety, ale Reynor ma tutaj lepszą sytuację, lepszą pozycję. Nie ma też defensywnych bane'ów Elazera, może za chwilę zacznie je budować. Ale no nie poszło. Ej, tych kolej... Chwila, były kolejne 2 bane'y? 7 dron, aha, przepraszam, czyli były. Tak, czyli były kolejne bane'y. A no tak, bo my nie mamy WCS moda i ja się tak dziwię, dlaczego tak mało jakichś tutaj znaków, sygnałów jest. Zapomniałem, że założyli to bez tego trybu, bez tego moda. Okej, no teraz albo odwet mocny, albo no będzie źle. Elazer w natarciu po stracie no dużo większej, przynajmniej nie stracił trzeciej bazy, ale no po takiej stracie, jaką tutaj poniósł, musi teraz przynajmniej Reynorowi zrobić, miejmy nadzieję, to samo, jak właśnie może nie zadać jeszcze większej szkody. Jest bailing Polaka, nawet niezły, wydaje mi się, ten strzał był, królowa złapana, teraz z zerglingami musi wymikrować sporo Elazer, lekko nie będzie, tutaj jeszcze jak widzimy jakiś jeden bailing, ale no koniec końców chyba niestety nie ma kolejnych argumentów Elazer. Szybko te bane'y w ogóle Reynora przeszły z środka, no może nie środka, ale z tego miejsca do linii wydobywczej Elazera. Już stało się to nagle i no najgorsze, że Elazer teoretycznie coś tam pewnie widział jednym czy drugim overlordem, ale nie był w stanie zareagować. Kolejne zerglingi dosyła Reynor. 35 do 31 dronek. No chcę znowu rozpracować może te królowe Elazera, ale na szczęście Elazer ma ich wystarczająco dużo. Więc ten atak chyba się Reynorowi, znaczy no nie powinien udać. Dobrze, dobrze, jest naprawdę w porządku. tak jak widzimy jeszcze tym Bane'em. Elazer kupi troszeczkę czasu. Cały czas tylko zerglingi i Bane'y grają zawodnicy. No parę królowych też oczywiście się przewinęło. I to jest wszystko. Już więcej nie trzeba. Już się finezyjność kompozycji zakończyła. Jeszcze jakiś Banik, ale został on akurat dobrze zniszczony przez Reynora. No niestety, ale będą znowu straty. Ładnie celuje po dronach Reynor. Jednocześnie atakuje od przodu, ale tutaj też gotowy jest Polak. Chociaż tak niby tu, niby tam, a znowu kilka kolejnych dron stracił Elazer. Reynor jest niezmordowany. Cały czas będzie atakować. Niestety tutaj go ominął Elazer. Elazer chyba też planuje w ogóle tutaj właśnie jakiś atak na trzecią bazę przeciwnika. Tu się akurat świetnie bronią królowe. Transfuzje teraz mam nadzieję, że na siebie zagrają. Dokładnie. Poleciała jedna, druga. Jest w porządku. Zerglingi niestety nie wymieniły się najlepiej. Tutaj Elazer może powinien trochę wcześniej spojrzeć, no ale i tak nie byłaby to duża lepsza wymiana. Raczej taki przebieg dookoła. Polak kończy powoli LR. Reynor tej technologii, z tego co wiem, nie posiada. On cały czas spamuje lingi od dłuższej chwili, lingi i Bane'y. I to jest wszystko, co robi Reynor. Nie, już Elazer się niecierpliwi na zasadzie, o co tu chodzi, dlaczego cały czas jestem atakowany. Tak jak Rogue, pamiętam, na jednej mapie też tak podobnie zagrał. O, tu jak blisko, ale jednak trochę daleko. Też nie wiem, czy nie lepsze byłoby zrobienie kilku roadszy, jeżeli chodzi o Mikołaja. Są dwa Bane'y, ale doskonale obie królowe. O, jak dobrze, bo one jeszcze zrobiły taką dodatkową barykadę. Jeszcze dalej musiał pobiec Baningami Reynor. Także świetna obrona. No i może teraz za chwilę też nawet jakiś kontratak, ale za chwilę rzucimy na niego okiem. Nie, okej, tutaj zerglingów ma wystarczająco dużo Reynor. On cały czas robi tylko lingi. Elazer, mam nadzieję, że zwrócił na to uwagę. Roadsze teraz są też grane. Tylko oczywiście mowa o czerwonym, włoskim pasku produkcji. Podoba mi się, jak nie O Boże. O, tutaj były Bane'y za Bane'y, tak żeby one nie zniszczyły może przypadkiem haczerki, albo żeby jej dodatkowo nie zraniły. Elazer też rzuca na nią transfuzję. Tu niestety zerglingi potracił Polak. W dalszym ciągu wyłącznie atakuje Reynor. Zero ekonomii. Teraz tę ekonomię mocno usprawnił Elazer. Tylko czy to jest dobry pomysł? A mam wrażenie, że może niekoniecznie. Karakany atakowane. Dużo Bane'ów pozostało Reynorowi. Ważne, żeby biegać, ważne, żeby grać na czas. Te +1 też jest arcyważne. O, teraz jakby dwoma Bane'ami Elazer na tym się, no, zdetonował. To by była dobra wymiana, to na pewno. Sporo królowych. Biomasa tutaj też została dostarczona, co jest mega ważne, no bo królowe raz, że mogą rzucić transfuzję, a dwa, że po prostu sprawnie podbiec i zająć się Bane'ami. Kolejne Bane'ingi gra Elazer. Dużo zerglingów, tego właśnie potrzebuje. Lekka nadwyżka u Elazera niestety też. Tutaj się świetnie teraz zachowuje Reynor, bo Bane'ami gra na czas, a Roache niszczą wrogie Bane'y. Ale! Dał radę Elazer. Jest okej. Tutaj przeżył, a jak z tej strony? Tutaj troszeczkę zerglingów ma Ricardo. +1 na zerglingach Elazera właśnie się zakończyło i teraz bardzo ważne, żeby królowe pozostały jak najdłużej przy życiu. Dosyła posiłki Reynor, jeszcze dwa Bane'y, jeszcze jeden Bane'ing, ważne, żeby on nie zadał dużych obrażeń, wycelował w niego poprawnie Elazer. Może kto wygrywa? Jeszcze jedna transfuzja będzie za chwileczkę, na plecach niszczy kilka Bane'ów Elazer, żeby, oj, no właśnie, żeby nie przeszarżował, żeby nie zbyt agresywnie. I kolejna transfuzja. Cały czas broni się prawidłowo Elazer, dorabia kolejne królowe, no bo ich tu faktycznie może zabraknąć, ale czemu Overlorda atakował przez chwilę? On to jest najmniej ważny. I tak Reynor nie ma supply bloka po takich stratach, to na bank. Powoli buduje Spire Elazer, no nie, ale właśnie nie Spire. No nie Spire, nie to jest potrzebne. Prędzej Spinecrawler. No szkoda, bo to było aż dziwne, że mam wrażenie, że zadziałało. Cały czas Reynor robił wojsko. To takie taktyki na tym poziomie są tak rzadkie i po prostu nieskuteczne, że mało kto je robi, więc może na tym polega cały demon strategii. No weszło, no. Niestety, nie wytrzymał tego tempa trochę Mikołaj. Też się pewnie dziwił co chwilę, jakby o co tu chodzi, dlaczego on cały czas wysyła wojsko. Mega dziwnie się zachował Reynor. On miał cały czas tyle samo dron. No tam stracił jedną, dwie czy trzy od Elazera przez... No, on przez 5 minut nie zrobił jednej drony, nie? Nie poznaję trochę Reynora, ale widać uznał, że tak się tutaj zachowa. No ciekawy mecz. Ale niestety Elazer spadnie na dół, no i na pewno teraz troszeczkę będzie musiał czekać na przeciwnika. No i co, może pokażę w sumie ten Chociaż nie wiem, czy oni go nie będą pokazywać na mainstreamie, pewnie będą. Ten mecz kwalifikacyjny, no to poczekamy. No ciekawe ZvZ, takiego ZvZ to dawno nie widziałem. Takiego olinowania cały czas.